czwartek, 9 dzień listopada. Anna Tabaka, dzień dobry i zapraszam na Silesia Flash. Wyższy Urząd Górniczy rozpoczął kontrolę w bieruńskiej kopalni Piast. Sprawą zajmuje się Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Według TVN24 w podziemnych wyrobiskach zakładu składowane są tysiące ton niebezpiecznych substancji. PGG zaprzecza jednak, jakoby były one toksyczne. Wysypisko ma znajdować się w co najmniej dwóch miejscach ruchu Piast należącego do kopalni Piast Ziemowit. Polska Grupa Górnicza dementuje doniesienia, twierdząc, że to zwykłe odpady związane z funkcjonowaniem kopalni. Paweł Jędrusik. Mowa o dwóch nieczynnych wyrobiskach, które znajdują się na głębokości 500 metrów. Informacje, które pojawiły się w środę w przestrzeni publicznej, szybko trafiły do pracowników kopalni i związkowców, którzy oczekują od dyrekcji informacji w tej sprawie. Myślę, że po tych wszystkich kontrolach, które są w tej chwili przeprowadzone, a pewnie będą jeszcze bardziej nasilone, dyrekcja spotka się ze stroną społeczną i przedstawi sprawę jasno, kawę, jak się to mówi, kawa na ławę, rzetelne informacje, które będziemy mogli też również przekazywać załodze i, nie wiem, zainteresowanym mediom, tak żeby uspokoić atmosferę, bo każdemu zależy na pracy, na spokojnej pracy, bezpiecznej pracy. Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia, zdementowała informację, jakoby odpady pod ziemią miały być toksyczne lub niebezpieczne. Zdaniem spółki są to śmieci związane z funkcjonowaniem kopalni, które zostały przeniesione w jedno miejsce, a uprzątnięciem ich zajmuje się odpowiednia firma. Każdego dnia na dół zjeżdża około 3000 pracowników, którzy, co naturalne, muszą mieć ze sobą picie, muszą mieć ze sobą żywność, muszą mieć ze sobą jakieś opakowania, puszki, które pozwalają zabezpieczyć jedzenie, to jest naturalne. Na dół trafiają także materiały budowlane i materiały związane z procesem produkcyjnym. Na te doniesienia zareagował już Urząd Miasta Bierunia. Jak tylko dowiedzieliśmy się, że taka sytuacja może mieć miejsce, zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia do dwóch instytucji, czyli zarówno do Polskiej Grupy Górniczej, jak i do KWK Piast. Aktualnie już przygotowujemy zapytanie, zgłoszenie, które zostanie przekazane do odpowiedniego organu, który sprawuje nadzór. Sprawą zajmuje się już także Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. Dziś w kopalni rozpoczęła się kontrola. Planowana jest wstępnie na 3 dni. Oczywiście ten okres się może zmienić w zależności od ustaleń, jakie będą podjęte. Kontrola obejmuje zarówno zagadnienia związane z organizacją gospodarki odpadami w kopalni, jak i kontrolę wyrobisk podziemnych. Wyniki kontroli będą znane najwcześniej w przyszłym tygodniu i w tym czasie też będziemy wyciągać odpowiednie wnioski. Polska Grupa Górnicza zapewniła także, że odpady, które znajdują się pod ziemią, mają odpowiednie atesty i nie zagrażają wodom podziemnym ani rzece Wiśle. Uczelnie bez akredytacji PAKI uczą przyszłych medyków. Samorząd lekarski domaga się zamknięcia tych wydziałów. O sprawie jako pierwsza napisała Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita. Problem dotyczy m.in. uruchomionej niedawno filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bielsku-Białej oraz Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej. Zarzuty to m.in. brak odpowiedniej dokształcenia infrastruktury i kadry. Opinia PAKI nie jest wiążąca, podkreśla Śląski Uniwersytet Medyczny. Jesteśmy w stanie w każdej chwili poddać się kontroli i współpracujemy ze szpitalami w regionie, deklaruje uczelnia. Magda Sincewicz. W lipcu tego roku Polska Komisja Akredytacyjna wydała negatywną opinię dla utworzenia filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bielsku-Białej. Chodziło o to, żeby młodzież chcąca studiować nauki medyczne nie musiała wyjeżdżać poza Bielsko czy poza nasz region i to się udało zrealizować. Ta opinia, która już trochę, o której się dowiedzieliśmy post factum, czyli w momencie, kiedy ta filia zaczęła swoje funkcjonowanie, jest dla nas zaskakująca, no ale mamy nadzieję, że nie będzie to miało wpływu na to, że ta filia będzie tutaj funkcjonować i że będą z niej młodzi ludzie mogli korzystać. By tak się jednak stało, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Nie tylko w Bielsku, ale też w kilkunastu innych uczelniach na terenie całego kraju. Między innymi w Nowym Sączu, Wrocławiu, Poznaniu czy Łodzi. Mimo negatywnej opinii komisji prowadzone są też zajęcia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Samorząd lekarski chce zamknięcia tych kierunków.
robiliśmy analizy prawne jako Naczelna Rada Lekarska, bo kiedy ja się zacząłem zajmować tym problemem, to nie mogłem uwierzyć, że to jest w ogóle możliwe. To jest coś, co my będziemy postulować, żeby te opinie były wiążące, żeby się uczelnie kupiły, nie tłumaczyły. I to jest coś, co mnie martwi, że oni mówią, no tego nie mamy, ale będziemy kiedyś mieć, albo i nie. Albo, że to mamy, nie mamy prosektorium, ale mamy w budowie. Tylko, że co z tymi studentami, którzy dzisiaj się uczą? Oni są na straty, czy oni mają siedzieć ze strata i czekać, aż się to coś im zbuduje? Nie bardzo to rozumiem. Władze bielskiej uczelni zapewniają, że studenci po 6-letnich studiach będą mieli pełne prawo przystąpienia do końcowego egzaminu lekarskiego. Jak twierdzą, po uzyskaniu oceny PK złożyli pełne wyjaśnienia uzupełniające, które zostały przyjęte. Komisja opierała się o dokumenty, które zgodnie z ustawą musiały być złożone do końca marca. Rzeczywiście przy tworzeniu nowych kierunków stworzą się pewne luki, nazwijmy to, może nie tyle luki w dokumentach, ale to są umowy ze szpitalami, to jest umowa najmu jakichś pomieszczeń, więc nie widać jeszcze tego końcowego efektu, co będzie stworzone, czy jak będzie wyglądało prosektorium, jak będą wyglądały sale ćwiczeniowe. W tej chwili my zapewniamy pełen profil kształcenia, jeżeli chodzi o przedmioty teoretyczne plus przedmioty kliniczne w ramach podpisanych umów z 4 szpitalami na terenie Bielska-Białej. Dalsze postępowanie będzie polegało na tym, że za rok odbędzie się normalna wizyta akredytacyjna. Wtedy zostanie wydana opinia. Teraz obowiązuje zgoda, którą wydał minister edukacji i nauki. Gdyby im zależało, to złożyliby ponowny wniosek. Takie ponowne wnioski na przykład po 3 latach, prawda, składał Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, za drugim razem dostali pozytywną opinię. I wiele było, są takie uczelnie, które może niewiele, ale jest kilka, które dostały, powtórnie składając wniosek, dostały pozytywną opinię. SUM nie złożył powtórnego wniosku. Naczelna Rada Lekarska przyznaje, że samorząd odbiera dużo skarg od studentów, którzy czują się okrzukani przez uczelnie. Izba podjęła już kilka konkretnych działań. W przypadku uczelni z Kalisza sprawa trafiła do prokuratury. W Łódzkiej odbędzie się kontrola poselska. Problemy studentów można rozwiązać jednak wyłącznie na najwyższym szczeblu. Bardzo dużo zależeć będzie od nowego ministra edukacji i nauki. Tych w zawieszeniu w połowie listopada upływa ostateczny termin złożenia budżetu do Rady Miasta, a nadal premier nie wyznaczył komisarza. Prezydent Tychów w ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora. Sytuacja dotyczy nie tylko Tychów, ale także kilkunastu innych jednostek samorządowych. Ciągłość działań urzędu zapewnia sekretarz miasta. Nie ma jednak uprawnień do realizacji części zadań. Na razie nie ma komisarza, ale jest kandydat na prezydenta. Andrzej Dziuba poparł Macieja Gramatyka w przyszłych wyborach samorządowych. Paweł Jędrusik. Maciej Gramatyka do tej pory był zastępcą Andrzeja Dziuby. Wraz z objęciem mandatu senatora przez prezydenta stracił swoje stanowisko. Wie już, na co położyć nacisk, gdyby udało mu się wygrać wybory. Przyszłość to oczywiście kontynuacja dobrych pomysłów, tych rozpoczętych przez Andrzeja Dziubę, gdy był prezydentem, ale też nowe wyzwania, bo jesteśmy świadkami po pierwsze transformacji energetycznej, która wynika z transformacji przemysłowej. Nowe pieniądze z Unii Europejskiej, nowa perspektywa finansowa też stawia przed nami pewne wyzwania, w jaką stronę powinno rozwijać się miasto. A z drugiej strony to problemy demograficzne, z którymi zmagają się nasze miasta. Tymczasem Tychy zmagają się teraz z innym problemem. Do tej pory premier Mateusz Morawiecki nie wyznaczył komisarza, który mógłby rządzić miastem, a czas goni. Czas gra rolę rzeczywiście, akurat jeśli chodzi o listopad, najbardziej z tego względu, że do 15 listopada mamy obowiązek przedłożyć do Rady Miasta projekt budżetu na przyszły rok. Taki projekt budżetu praktycznie mamy już sfinalizowany, tylko czekamy na ten podpis, który mógłby umożliwić nam przekazanie tego dokumentu właśnie Radzie Miasta. Według nieoficjalnych informacji komisarz w Tychach powinien pojawić się jeszcze dzisiaj lub w piątek. Na razie jednak nie jest to potwierdzone. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach otwarto nowoczesną pracownię rezonansu magnetycznego. Jej utworzenie było możliwe dzięki funduszom europejskim. To 10 milionów złotych. Zakupiony został m.in. nowoczesny aparat wspomagany sztuczną inteligencją. Karolina Komada.
Błękitne niebo, widok na jezioro, a przede wszystkim nowoczesna aparatura ze sztuczną inteligencją. Tak prezentuje się nowa pracownia rezonansu magnetycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Inwestycja jest z środków Ministerstwa Zdrowia. Otrzymaliśmy ponad 10 milionów złotych na wyposażenie i zmodernizowanie tej pracowni. Tak naprawdę są to środki z Funduszu Infrastruktura i Środowisko. Mam nadzieję, że dla szpitala w chwili obecnej będzie to kolejny sprzęt, który pozwoli skutecznie diagnozować pacjentów. A dostęp do własnej pracowni skróci też czas oczekiwania na wizytę i diagnozę. Nowoczesny aparat jest wzbogacony o sztuczną inteligencję. Ta poprawia rozdzielczość i jakość wykonywanych badań. Natomiast wyposażenie aparatu wpływa na komfort pacjentów. Dotyczy to specjalnych cewek, które nie są tak uciążliwe dla pacjenta. Aparat jest wyposażony w system audio, który umożliwia słuchanie muzyki w czasie wykonywania badania, ponieważ aparat wydaje głośne dźwięki w czasie pracy. Pracownia używana jest kilkanaście tysięcy razy w roku, a ten nowoczesny sprzęt przyda się przy diagnozowaniu m.in. stwardnienia rozsianego. Narodowe Święto Niepodległości już w tę sobotę. Jak co roku miasta w regionie przygotowały różne atrakcje, zaczynając od tych oficjalnych, po mniej tradycyjne rozgrywki sportowe czy koncerty. 11 listopada najwięcej będzie się działo w centrum Katowic oraz na Stadionie Śląskim. Tegoroczne obchody to m.in. pokazy sprzętu wojskowego. Na stadionie wystąpi zespół Śląsk, a na zakończenie wydarzenia grupa Fil. Wcześniej ulicami Katowic przejdzie marsz pod pomnik marszałka Piłsudskiego. Karolina Komada. Obchody rozpoczną się mszą świętą w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Potem zaplanowany został przemarsz pod pomnik Piłsudskiego, gdzie odbędzie się uroczysty apel. Kolejny rok z rzędu impreza przeniesie się na Stadion Śląski. Pokaz militariów, Park Techniki Wojskowej z Zabrza. To także pokazy lotnicze, wspólne odśpiewanie hymnu o godzinie 13. Będzie można otrzymać flagę, zarówno małą dla najmłodszych, jak też dużą flagę, gdybyśmy chcieli sobie gdzieś ją wyeksponować w domu. Występy na scenie, zespół pieśni tańca Śląsk, Julia Żugaj, Phil. Do tego wszystkiego wiele atrakcji innych dla najmłodszych. A w strefie dla dzieci m.in. malowanie twarzy, dmuchańce i mobilny park klinowy. To nie koniec atrakcji. Mieszkańcy województwa mogą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w swoich miastach. Na przykład w Zabrzu to występy orkiestry górniczej, wydarzenia artystyczne i sportowe. Sportowo, ponieważ w hali Mosir, w której mam już nową nawierzchnię do gry w piłkę nożną, odbędzie się 24-godzinny turniej piłki nożnej. Młodzież w różnym wieku, dzieci i młodzież w różnym wieku, 60 drużyn, będzie zmagać się przez całe 24 godziny i właśnie na 6 listopada godzinie 17 nastąpi wręczenie medali i pucharów. Obchody Święta Niepodległości nie ograniczają się tylko do jednego dnia. 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w Sosnowcu będzie celebrowana od 10 do 14 listopada. 10 listopada mamy rajd niepodległości, już 7 rajd niepodległości wokół Trójkąta Trzech Cesarzy, czyli miejsca, gdzie kiedyś stykały się trzy zabory, tutaj razem z PTTK. To organizujemy. No oczywiście te najważniejsze wydarzenia to jest 11 listopada i tradycyjne maczki. Tam pod krzyżem składamy kwiaty. Wszystkie wydarzenia, koncerty czy pokazy wojskowe są zorganizowane tak, aby najmłodszemu pokoleniu pokazać, jak dbać i świętować ten ważny dzień dla naszej ojczyzny. Taki był czwartek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.